Witam Was bardzo serdecznie z tej strony newsportalu ptfo.pl, a dziś przygotowałem dla Was kolejny odcinek z cyklu Przebieralnia. W nim wybiegam na pole bitwy w roli historycznej lub też fikcyjnej postaci, którą Wy wskażecie, no i dobieram sobie i takie wyposażenie i uzbrojenie, które Wy dla mnie wybierzecie i staram się najlepiej właśnie z tym sprzętem poradzić sobie na polu bitwy. Tutaj zasady są bardzo podobne jak w przypadku strzelnicy. Swoje propozycje zostawiacie w komentarzach pod odcinkiem najbardziej aktualnym. Proszę Was, wpiszcie nazwę gry najpierw, czy to będzie jedynka, czwórka czy hardline, potem nazwę tej postaci, tak jak mówiłem, może to być historyczna lub fikcyjna, no i uzbrojenie, wyposażenie oraz jakieś uzasadnienie, które miałoby wesprzeć właśnie Waszą decyzję, Wasz pomysł. To może być coś bardzo abstrakcyjnego, to też może być coś bardzo, że tak powiem, realnego, czyli coś, co rzeczywiście miało miejsce, czyli postać, która będzie opisana dokładnie tak, jak z historii by wynikało. A ja po jakimś czasie będę sprawdzał, która z propozycji dostała najwięcej polubień. No i niekoniecznie muszę ją wybrać, musi też mi się spodobać to uzasadnienie, o którym wspominałem przed chwilką. Będę doceniał, będę przyznawał jakby dodatkowe punkty za oryginalność zgłoszenia. No i niekoniecznie zgłoszenia z największą ilością głosów będzie zawsze wygrywać, ale na pewno mocno będę brał to pod uwagę. A co wygrało, jaka postać wygrała poprzednie głosowanie, pewnie już się domyślacie. Zacząłem od klasycznego Jihad Jeepa, a więc musi to być Osama Bin Laden. To jest propozycja Junaka i jeżeli chodzi o wyposażenie uzbrojenia, zaproponował RPK z ciężką lufą. To są jedyne informacje, które dostaliśmy. Mamy dwa RPK-i, domyśliłem się też, że chodzi o Battlefielda 4. 74 albo 12. Ja wybrałem RPK 12, ponieważ ma większy magazynek oraz ma mniejszy model odrzutu, lepszy model odrzutu, mniejszy odrzut, a że nie mogłem stosować żadnych dodatków, ani akcesorii, ani też nie mogłem skorzystać z żadnego celownika, no to uznałem, że z tą bronią łatwiej mi się będzie biegać. O niej sobie troszkę więcej za chwilę powiemy. Jeżeli chodzi o pistolet, to M1911 także z ciężką lufą, bez żadnego innego dodatku ani celownika. Oczywiście C4, bo musi być jakiś wybuch, tak jak napisał Junek. Claymory, bo także wybuchają. No i taka drobna rada, albo raczej sugestia, abym grał na mapach typu Omańska albo Ognista Burza i walczył dumnie i dzielnie, niż im przystało na prawdziwego muzułmańskiego bojownika. Nie wiem, czy to mi się udało, aczkolwiek te dwie mapy właśnie w dzisiejszym gameplayu się pojawił. Dopisał także takie PS, że mógłbym czasami wziąć samolot i w coś uderzyć, najlepiej wrogiego. Tego nie czyniłem, ponieważ może to mieć jakieś złe skojarzenia, ale użyłem sobie właśnie Jeepa do tego, żeby pierwszego killa w dzisiejszym gameplayu zgarnąć. I mogę Wam od razu powiedzieć, że nie jest to wybuch albo zniszczenie za pomocą wybuchu, z którego jestem najbardziej dumny w dzisiejszym gameplayu. Ten będzie troszkę później. I pewnie się domyślicie, o co chodzi. Powiem Wam przy okazji, że akcja ta nie była w żaden sposób zaplanowana, ani w żaden sposób przygotowana. To było spontaniczne działanie i to chyba pierwszy mój kill, prawdę mówiąc, w całej mojej historii Battlefielda właśnie przy użyciu, nazwijmy to, tego gadżetu. Pewnie już się domyślicie, o co chodzi, jak tylko to zobaczycie, a teraz przechodzimy sobie do omówienia tego, jak sprawdzało mi się to wyposażenie i czy Osama z takim czymś by rzeczywiście biegał. Może najpierw dwa słowa o Osamie, ponieważ to jest bardzo ciekawa postać. Wiadomo, że nie był to przynajmniej w naszej kulturze i według naszego pojmowania zbytnio bohater, ale polecałbym poczytać sobie troszkę na temat tego gościa, troszkę jego biografii, bo to jest bardzo ciekawa historia. Ja nie będę się teraz zagłębiał w nią. Powiem Wam tylko, że on miał ponad 50 rodzeństwa. Obczajcie to, 50 rodzeństwa z jednego ojca. Nie wiem, ile tam było matek, wątpię, żeby jedna, ale 50 rodzeństwa to naprawdę robi wrażenie i ta jego droga od samego początku do tego jego końca jest bardzo ciekawa, także polecam. A jeżeli chodzi o to wyposażenie i uzbrojenie, które zaproponował Junak, to tak. RPK 12, dosyć ciekawy i fajny LKM, niska szybkostrzelność, niska prędkość wylotowa, standardowy model obrażeń, ten RPK 74 ma podwyższony, ale tak jak mówiłem, o wiele większy odrzut, a ponieważ nie mogłem korzystać z żadnych dodatków i grałem na takich mapach, na których raczej są duże przestrzenie, długie linie, nie miałem żadnego celownika z przybliżeniem, no to zdecydowałem się na tego RPK 12, ten mniejszy odrzut
pozwolił mi przy takim tapowaniu na zabijanie na tych średnich dystansach. Oczywiście, jeżeli ktoś był blisko, no to trzeba walić z biodra i przy okazji odmawiać jakąś modlitwę, bez względu na to, w jakiej religii, ponieważ 600 strzałów na minutę to nie jest coś, co nam pozwoli w takim C-kubie skutecznie powalczyć. No i te 61 naboi w magazynku maksymalnie dostępnych to także jest fajna wartość. Przeładowanie, jak w przypadku większości karabinów szturmowych, jeżeli chodzi o jego długość, także ten zapas amunicji naprawdę spory, możemy troszkę więcej pospamować, troszkę więcej poprzygwarzać właśnie na tych szczególnie średnich, średnio dłuższych dystansach. Jeżeli chodzi o pistolet, mamy tutaj M1911, no niezawodna broń praktycznie, bardzo ją lubię. Oczywiście, jeżeli chodzi o czwórkę, to wiecie, że moim ulubionym jest G18, z względu na to, że jest to pistolet automatyczny. Zresztą kilka razy i nawet przy omówieniu wspomniałem, że moim zdaniem ten pistolet jest za mocny i to jest zdecydowanie najlepsza broń, jeżeli chodzi o bronie osobiste. I ja spokojnie mógłbym na mapach dominacyjnych albo w takich mapach, na takich, gdzie mamy troszkę krótsze linie, biegać sobie z G18 jako bronią główną, gdyby tylko miała troszkę więcej dostępnej amunicji na raz, i myślę, że bardzo dobrze bym sobie z nią radził, ponieważ dobrze mi idzie nawet rekompensowanie jej odrzutu, a ta szybkostrzelność naprawdę w bliskim kontakcie niszczy praktycznie wszystko. Jeżeli chodzi o nasze gadżety, no to tak jak wspomniałem przed chwilą, albo na początku, oczywiście będzie to C4, której użyłem do tego Jihad Jeepa. Z tej C4 także korzystałem, starałem się tak jak to tylko było możliwe i korzystałem z niej także improwizując, wysadzając ściany i zabijając przeciwników za nimi. Ale zauważyłem jedną rzecz podczas nagrywania tego gameplaya, rzecz, która kiedyś już mi się rzuciła w oczy, ale nie byłem pewny, czy to kwestia jakiegoś laga, czy może kwestia tego, że akurat tak się w tym momencie zdarzyło. Czasami mam wrażenie, że po rzuceniu C4 kilka razy naciskam ten spust, który miałby je detonować, i one się nie detonują. I w trakcie nagrywania tego odcinka kilka razy miałem taką sytuację i tą sytuację będziecie mogli zauważyć też tutaj. Nie wiem, z czym to jest związane, nie wiem, czy taka sytuacja też wam się zdarzała. Jeżeli tak, to dajcie znać. Ciekawy jestem swoją drogą, co jest tego przyczyną i czy jest to jakiś celowy mechanizm w grze, wątpię, bo to by było troszkę dziwne, gdybyśmy mieli gadżet, który czasami jest skuteczny, a czasami nie jest skuteczny. Może rzeczywiście jest to kwestia jakiegoś lagu, że w tym momencie, kiedy chcielibyśmy właśnie zdetonować te C4, jakaś utrata pakietu i ten impuls nie dojdzie do serwera. Byłoby to bardzo dziwne i bardzo duży zbieg okoliczności, aczkolwiek, tak jak mówię, kilka razy mi się zdarzyło i wiem, że na pewno nie był to przypadek. Drugi gadżet to Claymory. Z nich korzystałem troszkę mniej, oczywiście, znaczy korzystałem z nich tak często jak się dało, ale jakoś mi wrogowie nie chcieli na nie wbiegać. Może to wynikało z tego, że jednak grałem na dużej mapie, to jest duży podwój, więc ciężko jest przewidzieć, gdzie akurat przeciwnik się znajdzie, albo moje Claymory nie leżały na tyle długo, aby ktoś na nie wbiegł. Kilka razy oczywiście kogoś dziobnąłem. No i Claymory same w sobie są bardzo skuteczną bronią, jeżeli chcemy odcinać jakieś przejścia albo chcemy zastosować taką pułapkę, która będzie nas ostrzegać, że ktoś się z danego kierunku zbliża. Nie było sugestii co do granatów. Jeżeli chodzi o granat, ja wziąłem sobie granat zapalający. Moim zdaniem jest to najlepszy granat, jeżeli chodzi o Battlefield 4. Jego zalety już nieraz omawiałem, ale tak pokrótce. Po pierwsze, świetny jest do obrony strefowej oraz do kreowania takiej gry taktycznej, która miałaby ograniczać możliwości przemieszczania się przeciwników. Po drugie, jeżeli chcemy grać agresywnie, sam granat ten zapalający oraz ta chmura dymu, która pozostanie nawet po jego wypaleniu, tworzy taką świetną barierę, więc dostajemy granat zapalający, granat dymny troszkę w jednym i dzięki temu jesteśmy w stanie się przemieścić w taki rejon mapy, którego wróg by się nie spodziewał. Po prostu będziemy zasłonięci tą właśnie ścianą ognia, a potem tą ścianą dymu i będziemy mogli się przemieścić i zaskoczyć przeciwnika. No i kolejna sprawa to jest to, że on bardzo rozprasza i bardzo przyciąga uwagę, więc możemy go wrzucić w takie miejsce, w które chcielibyśmy właśnie, żeby przeciwnik się skoncentrował, i wtedy zrobić jakąś dywersyjną akcję w innym miejscu. Ostatnia rzecz to jest kwestia broni do walki wręcz. Ja wybrałem sobie maczetę.
Tak mi się jakoś wydawało, że to chyba będzie najbardziej pasować z tych wszystkich noży, które tam były, może się mylę. Ani razu jej, prawdę mówiąc, nie użyłem chyba, ponieważ, tak jak mówię, no duży podbój to są mapy, gdzie jeżeli nie trafimy jakiegoś skampionego snajpera albo kogoś, kto akurat mocno się zagapił, ciężko jest raczej noże wbić. Jeszcze pamiętamy o tym, że tu mamy kontrę w Battlefieldzie 4, to nie jest tak jak w jedynce, gdzie możemy sobie szabelką machać i kogoś dziabniemy na dwa razy. Tutaj na tą kontrę możemy się nadziać, a jeżeli tylko tak się stanie, no to raczej nie bylibyśmy zadowoleni i śmierci nie unikniemy. Także, moi drodzy, dosyć fajnie mi się grało z tym zestawem, był on dość wymagający, przede wszystkim ze względu na to, że broń główna była bez celownika. Ja bym sobie chętnie tego RPK z takim celownikiem na średni dystans na tych mapach, myślę, że naprawdę, naprawdę byłaby to fajna giwera. Tak jak widzicie, jeżeli tylko była okazja i tylko była konieczność, to korzystałem także z innego wyposażenia. Taki, myślę, że wojownik zawsze korzystałby z każdego rodzaju broni, którą znalazłby tylko na polu bitwy, żeby właśnie jak najlepiej walczyć w imię swoich przekonań. No i moi drodzy, tak troszkę sentymentalnie, bo dawno na tych mapach nie grałem i tak mi się przyjemnie zrobiło, że znowu w tą czwórkę mogłem zagrać. I przypomniało mi się coś, co powiedział ostatnio do mnie jeden ze znajomych, że jedna rzecz, której mu w Battlefield 1 brakuje, której ja na początku nie odczułem, ale teraz troszkę się z nim zgadzam, to jest to, że nie ma tam takich sytuacji oraz być może jest to związane z ograniczonym arsenałem oraz ograniczoną ilością gadżetów i to w jaki sposób działają, że nie ma tych takich Battlefield Moments, które jednak w czwórce bardzo często się zdarzały i które też podczas kilku godzin nagrywania tego gameplaya kilka razy przeżyłem i było to naprawdę super uczucie, więc być może rzeczywiście jedynce brakuje troszkę tego takiego set na Battlefielda, tych właśnie Battlefield Moments, które nieraz stanowiły o tym, że przez kilka dni rozmyślaliśmy jeszcze o tej akcji, którą udało nam się w Battlefieldzie 4 odpalić. A więc, moi drodzy, powoli sobie kończąc, proszę was o lajki, o subskrypcje, jeżeli materiał wam się spodobał. Nie zapomnijcie także zostawić swoje propozycje na temat kolejnego odcinka. Ja już odmeldowuję się i do następnego razu z tej strony Miniu z PTFOPL.